Witajcie, 18 luty. Większość z Was już pewnie po parowaniu. Teraz czekacie na jajka, obserwujecie, pełni nadziei swoje stado, oczekując młodych. A ja tu sobie jeszcze stoję z, można powiedzieć, wdowcami, z samcami. Dopiero dorzucam stare samce. Po 3 sztuki staram się dorzucić. Wczoraj pierwsze 3 sztuki tutaj weszło, dzisiaj drugie. 6 starych samców wiesz, jest po walce. O, tutaj ten już wymęczony od wczoraj. Stary dziadek dzisiaj się obronił przed tym młodzieniaszkiem na dole, który miał te 2 cele. Krasy, jaki grzyczniutki. I tutaj przyszłość mojego gołębnika. Tak sobie go upatrzyłem. Walczył wczoraj ostro z krasym, bo krasy leje wszystkich dookoła, ale oko podbite miał. Jeszcze tutaj był drugi gołąb, zrobiłem to specjalnie, otworzyłem tą celę krasego, żeby inne młode tutaj się pojawiały, samce, żeby tutaj w dwóch krasemu radę dały. No i dały radę, oko miał podbite. A, pokaż krasy, lewe oko, prawe oko. O, widzicie? A może tak nie być. Widać, wczoraj tam było zaczerwienione, ale wiecie, że gołębie się goją lepiej jak psy. Już nieraz to zauważyłem. Gołąb złamie nogę i w 2 tygodnie potrafi już mieć nogę zrośniętą. To szok. Albo zresztą na jakieś obcierki na treningach. Czy gołębie młode jak mają, to dosłownie kilka tygodni już nowe pióra rosną. Skóra odrasta i nowe pióra. No, nadzieja na ten sezon. Też jakby potwierdza to teorię Manego, że gołębie, które no mają takie predyspozycje na przyszłość dobre, no to zajmują środkowe cele. No i tutaj ten sobie zajął, pięknie pilnuje. Takich gołębi bym chciał mieć więcej. Ogólnie plan mój na gołębie od mojego kolegi, żeby te samce były bardziej charakterne, szybciej te cele obejmowały, no to sprawdził się, bo praktycznie wszystkie młode, które mają domieszkę jego asa i nie tylko, pięknie mi zajmują cele. Tak by to wyglądało. Tutaj jeszcze coś bym chciał pokazać. Tak, dałem tego dzisiaj tego samczyka, ale widzę, że pięknie zajął cele, więc spoko. Wyrzuciłem tego dziada, naprawiłem sobie tam celkę. Wyrzuciłem tutaj tego samca z racji tego, że on wszystkie roczniaki mi tu z tego gonił. Dołożyłem starego samca, który tam wlazł. No, będzie ciekawie, będzie się działo, będzie bijatyka na bank. Tutaj czerwony, ten czerwony też fajnie. Zobaczymy, roczniak dobrze cele sobie tutaj w dobrym miejscu objął. Ten płowiec będzie teraz 2-latek, ale drażni mi ten gołąb. Dałem mu szansę, bo rok temu przyszedł z treningu obity. No i później już były 500, jak on doszedł do siebie, więc nie dawałem go na 500. Dałem go na po 2 500 na 300. Przyszedł później po 500 na 300. Tak, jeszcze jak leciałem. Krótko mówiąc, był w kabinie ze dwa razy. No i dałem mu szansę i... Ale... Czuję, że niepotrzebnie. Zobaczymy. Już jest teraz do sezonu, jest niedaleko, więc będę chciał przed sezonem. Patrzcie, widzicie, ile mam tutaj kotów u góry. O, będę chciał to przedmuchać wszystko. No i na tych pierwszych lotach coś przyłożyć się. A właśnie, dlaczego wy macie już gołębie poparowane? Bo większość hodowców jednak paruje od 14, jak to Manny mówił, do 25 lutego. No i prawidłowo, bo to tak najlepiej jest się wyrobić wtedy z tymi młodymi przed sezonem, żeby mieć jeszcze czas coś potrenować. Stara szkoła mówi, że też najlepiej jest właśnie 8 marca i też wyhodują hodowcy młode, tam nie rozdzielają wtedy, tylko po prostu te gołębie od razu znoszą drugie jaja. Można powiedzieć na loty, przed lotami. No ja w tym roku polecę na sucho, tak jak mówiłem, więc będę parował też około 8 marca.
mówiłem na poprzedniejszych filmach, że będę parował 14, bo chciałem jakby oddzielić te gołębie, z powrotem je dłużej przytrzymać i złączyć sobie na jajka, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, będę miał jeszcze dodatkowe około 3 tygodni laby, bo no teraz mi jeszcze tato tutaj bez problemu umiesza mu karmę, wodę, to mi wrzuci, nie muszę codziennie przyjeżdżać. Jest to dla mnie utrudnienie, nie ukrywam. A tak to sobie sparuję 8, wezmę pierwsze jajka po pięciu dniach może. Na pewno nie więcej niż 9, z tego co pamiętam, bo to jakby... No zresztą dla mnie to już nie jest aż tak ważne, może nawet i po 9, bo tak nie będę leciał całego sezonu, więc to, że gołębie mi zrzucą nawet i 2 lotki do maratonu, to dla mnie nie ma większego znaczenia. Więc je będę trzymał na sztucznych jajkach koło 9 dni. Później zastanawiam się właśnie, czy wziąć, puścić je tak w pary, żeby z jajek jeszcze poszły na pierwszy lot, czy po prostu tydzień przed lotami zakończyć ogólnie kwestię w cudzysłowie lęków, nie? Czyli zabrać im jajka i żeby już ten ostatni sezon, jeszcze te treningi typowo, wejść w sezon na wdowce. To jeszcze jest do przemyślenia. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Jeszcze temat ciekawy. O, tutaj sobie się już fajnie przyzwyczaja. Do mnie nie boi się. To jest też po 3, 2, 1. To będzie po czerwonym z rozpłodu. Też od kolegi poniekąd. Ale fajny samczyk. Podoba mi się. Many w przedostatnim swoim filmie wspomniał o takim konkursie na Pita de Verda, polskiego gołębiarstwa. Pit de Verde słynął z tego, że potrafił czytać gołębie. Potrafił gołębie, jeżeli już miał wynik, to potrafił takiego gołębia w grupie wyłuskać, co też według mnie jest sztuką. No i też choćby nawet przyszłościowe gołębie, które w przyszłości mogą nam okazać się dobrymi gołębiami, więc taka umiejętność, no coś pięknego. Niestety niewielu hodowców coś takiego ma. No i Many tutaj chciał zorganizować konkurs i między innymi, bardzo dziękuję, jestem tam wymieniony z osób, które byłyby chętne do uczestnictwa na tym konkursie. To będzie w listopadzie. Przy okazji aukcji charytatywnej na Fundację Kuby Błaszczykowskiego. No jest tam grono akurat youtuberów wymienione. No i między innymi jestem też ja. To ja jak najbardziej jestem chętny, co prawda najwyżej się skompromituję. Ale tu chodzi o dobrą zabawę, ale przede wszystkim też myślę, że przy okazji się też czegoś nauczę. Nie? Jak będę obserwował te gołębie u siebie, bardziej zwrócę na to uwagę, na zachowanie, nawet po moich dobrych gołębiach, jak one się zachowują. Swoją drogą już coś tam wstępnie zaobserwowałem, no ale wiadomo, jeżeli jest plan na coś takiego, no to będę się musiał bardziej temu przyglądać i bardziej, no można powiedzieć, podszkolić. Zobaczymy. O, fajnie. Nie zdążyłem nagrać, fajnie robił ten czarny orła. Ja lubię, jak gołębie robią orła, czyli podnoszą do góry skrzydła. Jeszcze tutaj jest, muszę dać paru zabijaków, tutaj takich starych samców, więc będą mieć młode przeprawę, ale póki co super sobie radzą. Tyle, tak sobie nie muszę sobie robić notatki jak Many, bo jednak człowiek przed nagrywaniem sobie myśli, co chciałby opowiedzieć, poruszyć w danym filmie, ale później to wszystko wylatuje z głowy. Udanego sezonu lęgowego wam życzę, koledzy, koleżanki, bo widzę, że coraz więcej kobiet w tym sporcie się udziela. Niech się te lęgi wam w tym roku udadzą i ta przyszłość na nowy sezon się wychowa w jak najlepszej formie. Pozdrawiam was, cześć.